Dzień dobry. Witamy na debacie filozoficznej Gdyby listopad zwyciężył, wolna Polska w XIX wieku według Słowackiego. Witam naszych gości, pana doktora Piotra Kuligowskiego, związanego z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i pana profesora Tomasza Majewskiego, związanego z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, a gdyby Skrzyneckiemu nie zadrżała ręka? Gdyby w 1831 roku Wojsko Polskie nie wstrzymało kontrofensywy i pozwoliło polskim dyplomatom wynegocjować nowy byt polityczny? Historycy oczywiście z pobłażliwością patrzą na takie pytania. Nie chcę, są bardzo wrogo, niechętnie, szyderczo nastawieni do pytań z zakresu historii alternatywnej. A przecież to ważne, by próbować wyobrazić sobie polski niepodległy wiek XIX. Kim byśmy się w nim stali? Łatwo namierzyć dwa cytaty z wieszczów, wyobrażających sobie alternatywną XIX-wieczną nowoczesność. Słowacki, cytuję, to jest dziennik Słowackiego. Lelewel miał natchnienie, gdy mu przyszło na myśl Polskę z Hiszpanią porównać, ale w pisaniu odbiegło go, a rozum oszukał. Polska, gdyby się była utrzymała, pisze Słowacki, byłoby tak, jak dziś w Hiszpanii. Skrzynecki jak dyktator, Wilno z Mickiewiczem poszłoby pod prawo wojenne jak Barcelona. Autor Nieboskiej bruździłby i zawichrzał pałacem, sądząc, że dramat z królami odgrywa. Sejm gadałby jak Kortezy. A parę, 20 lat później Norwid. Na drugi dzień po zwycięstwie nad Moskalami, gdybyśmy zwyciężyli w powstaniu styczniowym. Na drugi dzień po zwycięstwie nad Moskalami przygotować się do możliwości wystawienia 300-tysięcznej armii i potężnego skarbu i rozpoczęcia walki z milionami, osłaniając Europę, przydającą armaty, koleje żelazne i pancerne statki każdemu barbarzyńcy, który więcej zapłaci. Fascynujące obrazy. Czym byśmy się stali bez naszej XIX-wiecznej niewinności? Czym byłaby nasza kultura, gdyby podstawowym punktem odniesienia dla niej nie była cudza władza, brak niezawisłego bytu politycznego, lecz na przykład obciążenie monstrualnym długiem, jak Grecja po wyzwoleniu spod władzy tureckiej? Jaka byłaby mapa konfliktów społecznych tej XIX-wiecznej niepodległej Polski? I czy byłaby to we wszystkim lepsza Polska? Bardzo dziękuję naszym odważnym gościom, którzy zgodzili się wziąć udział w tej rozmowie, w tym historycznym konkursie poetyckim. Bo jakby to, co mam nadzieję, że dzisiaj razem przeżyjemy, będzie taką romantyczną improwizacją albo neoromantyczną improwizacją, czy też mówiąc po inszemu, historyczno-poetyckim slamem. Może nie będę teraz zbyt dużo już mówił. Moją rolą jest to, żeby dać panom trybunę, przestrzeń, jakieś pomocnicze natchnienie. Oddaję głos w takim razie natchnieniu pana doktora Piotra Kuligowskiego. Bardzo dziękuję za głos i gratuluję świetnego pomysłu. Odkąd dowiedziałem się o pomyśle tej debaty, podchodziłem do niego z wielkim optymizmem i z ogromnym zainteresowaniem.
Dlatego, że choć jestem historykiem z krwi i kości, to znaczy i z pasji, i z wykształcenia, to jednak uważam, że snucie takich kontrfaktycznych czy alternatywno-historycznych rozważań jest nie tylko uzasadnioną metodą refleksji w obrębie historiografii, ale także sądzę, że wielu klasyków historiografii, których do dzisiaj czytamy, cenimy i podziwiamy, taką właśnie metodę stosowało, czy to snując rozmaite oceny, czy właśnie analizując pewne alternatywne scenariusze, które wydarzały się, ale jednak z jakiegoś powodu dane procesy się nie domknęły, dane zjawiska nie doszły do kresu. Z tego też powodu są one raczej pewną alternatywną ścieżką historii, której w toku procesu historycznego możemy natknąć się jedynie na ich ślady, a nie na bezpośrednią, nie na bezpośrednie działanie tychże czynników. Sądzę jednak, że w myśleniu kontrfaktycznym, w snuciu alternatywnych scenariuszy powinniśmy też wystrzegać się pewnych grożących nam w obrębie tego rodzaju refleksji niebezpieczeństw i chciałbym, żebyśmy może od tego zaczęli. Ja widzę tutaj trzy zasadnicze niebezpieczeństwa. Po pierwsze, jest to niebezpieczeństwo nadmiernego zawierzenia roli wielkich jednostek, wielkich wynalazków w historii, czyli można by dość łatwo zadać pytanie, a co gdyby Polska w 1830 roku na czele powstania postawiła genialnego wodza, wspaniałego stratega, czy to by odmieniło losy powstania? Lub gdyby jakiś genialny wynalazca stworzył zupełnie nową broń, która siałaby postrach w szeregach armii rosyjskiej. Czy to mogłoby odwrócić losy powstania? Ja wystrzegałbym się tego rodzaju rozważań, dlatego że jak sądzę, historia alternatywna ma nam dużo więcej do zaoferowania. Wystrzegałbym się również pewnej transhistoryczności, to znaczy jakkolwiek historia alternatywna otwiera pole dla działania wyobraźni, dla snucia scenariuszy, no właśnie alternatywnych, tak? Czyli jakby otwiera ona pole dla naszej własnej kreatywności, to jednak, jak sądzę, może ona również być uprawiana z pewnym uważnym zwracaniem uwagi na to, co się dzieje w danej epoce, na jej konteksty, bo być może to w tych kontekstach czają się właśnie takie historie, które się wydarzały, a które się nie domknęły. I trzecim wreszcie zagrożeniem, paradoksalnie dla historii alternatywnej, jest determinizm. To znaczy tam, gdzie zastanawiamy się nad tym, co mogło się wydarzyć, mamy być może podświadomą tendencję jednak do swoistego podpinania tych refleksji pod właśnie jakieś takie deterministyczne przesądzenia, które, jak sądzę, każdy z nas posiada i te przesądzenia nieraz mogą brać górę nad tym, co może być w historii alternatywnej najciekawsze. Dlatego to, co mnie interesuje i to, co ja dzisiaj będę próbował wydobyć w czasie tej debaty, są oczywiście te marginesy historii. Jak sądzę, proces historyczny pełen jest przypadkowości. Spadł deszcz, więc jakiś oddział nie dotarł na miejsce, prawda? Ktoś się spóźnił na spotkanie. Jest tutaj, jak sądzę, szereg możliwych przypadków i jak sądzę, nawet gdyby mieć taką nadprzyrodzoną zdolność cofnięcia czasu, a potem jakby wciśnięcia play i odtworzenia procesu historycznego na nowo, nawet bez jakichś modyfikacji, to wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy otrzymali zupełnie inny efekt końcowy. Dlatego, że proces historyczny, tak jak ja go rozumiem, jest zawsze otwarty. Z jednej strony otwarty na nowe interpretacje, ale z drugiej także każdorazowo otwarty na alternatywy. Jak sądzę, alternatywa jest zawsze możliwa, a tym, co ogranicza tą alternatywę, są granice naszej społeczno-politycznej wyobraźni. Dlatego dzisiaj będę starał się wydobyć historię owych marginesów, historię nocy, kiedy to dochodzi do nielegalnych spotkań, kiedy to przemytnicy pod ubraniem albo z podwójnym dnie walizki przewożą różne rzeczy, kiedy to spiskowcy w piwnicach albo na poddaszach obradują nad jakimś zrywem, nad jakąś nową rewoltą. To może na początek tyle ode mnie na takim poziomie meta.
Bardzo dziękuję. Mnóstwo wątków. Wspaniale. Ja nie będę już nic do tego, nie będę nic do tego dorzucał. Profesor Tomasz Majewski. Znaczy nie będę nic do tego dorzucał tej kolejki. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, za bardzo interesujący temat tej rozmowy. Jakby nawiązując do dwóch rzeczy, to znaczy datu z dziennika słowackiego, który Aleksander Temki nam przedstawił i też do tej idei, którą podbił pan Piotr, kontyngencji tego, co w kontekście historii von Clausewitz nazywał tarciem i mgłą, czyli wszystkim tym, czego nie da się przewidzieć, zaplanować. Ja chciałem przypomnieć, że Słowacki może myślał nawet bardziej nowocześnie, niż wynikałoby z pasusu przytoczonego, bo on również napisał wiersz, za który tutaj dziękuję, ukłaniam się Elizie Kąckiej, która mi go przypomniała. W tym to wierszu, rozwijając notatkę cytowaną przez Alka, Słowacki dokłada jeszcze wymiar ekonomiczny i wymiar socjalny, czyli coś, co wykracza poza historię wielkich ludzi. Ja pozwolę sobie te dwa fragmenty tutaj przeczytać z końcówki owego wiersza, który zaczyna się od słów: chcesz wiedzieć, czym dziś byłby nasz kraj odzyskany w 31 roku, to patrz na Hiszpany. To jest ten oczywiście ta parafraza. Ale cóż tam się pojawia? Otóż słodki nasz pan, książę wielce kochany, polityk, jak on cichy Martynes Różany, do ministerium często powracałby nawrotem, sterując między królem a prawem, z gizotem, polskim groszem, co z chleba sypie się anielski. Bankrutować by zaczął dawno pan Jelski, a po nim zaś pan Cieszkowski w kredytu postaci byłby już nas dawno pozbawił cyrkulacji. Czyli wyraźnie pokazuje, że gdyby powstanie listopadowe potoczyło się korzystnie dla nas, to polski wiek XIX borykałby się ze wszystkimi problemami ekonomii wieku XIX, z zapaścią, właśnie z brakiem gotówki, z odcięciem od rynku rosyjskiego, a kończy, co ciekawe, sprawą socjalną. Tam jest ten fragment o Mickiewiczu w Wilnie, który prawdopodobnie byłby się zapił kwaśnym piwem, nie byłby tym wielkim wieszczem z Paryża, to już zostawiam. I kończy tak: z ludem byłoby trudniej. Przyszłoby nareszcie do sikawek, jak w Port Sol na Starym Mieście. Czyli przyszłoby prawdopodobnie, prorokuje Słowacki, w niepodległym Królestwie Polskim do pacyfikowania wystąpień ludowych na barykadach, tak jak miało to miejsce w Paryżu czy w Belgii, czy też w samej Hiszpanii. Wydaje mi się to bardzo interesujące, bo on od razu wydobywa kwestię socjalną i warunki agrarnego kraju na skraju właściwie jego industrializacji. Ja teraz pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kilka danych. Tak jak szybko je pamiętam, zrobiłem małą notatkę, bo też Aleksander wie, że czasu nie było dzisiaj wiele. Ale chciałem państwu powiedzieć tak, otóż Łódź Przemysłowa jest zawiązywana, tworzona przez Rajmunda Rembielińskiego 10 lat właściwie przed powstaniem listopadowym i w momencie, kiedy do niego dochodzi, to miasto ma mniej więcej około 14 tysięcy ludzi. Ja nie sądzę, żeby przebiło 40 tysięcy ludzi. Czyli myślę sobie, że w okolicach roku 850-60 Łódź nie byłaby wielkim ośrodkiem przemysłowym, który rozwija się napędzany koniunkturami rosyjskimi, tylko byłaby właściwie miastem wielkości Zgierza, jako łodzianin, to bardzo wyraźnie podkreślam. Teraz, żeby sobie też tę skalę wyobrazić, porównałbym to z Warszawą, która cofnęła się od dwie dekady swojego rozwoju wskutek powstania styczniowego. Tu jest pewne porównanie. Jak wyglądała Warszawa, żeby dla porównania, ale Warszawa po powstaniu styczniowym, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Otóż jeśli po powstaniu listopadowym na emigrację poszło, tu są szacunki różne, od 18 do 30 tysięcy elity polskiej. Wyszło z kraju wraz z armią, która przegrała. To byli dobrze wykształceni ludzie. To było świetnie postawione szkolnictwo, zresztą przez Kostkę Potockiego. To w Warszawie po powstaniu styczniowym, mówię o Warszawie roku 1869, żebyśmy wiedzieli, o jakiej skali mówimy, druki rosyjskie notują 1379 wyższych urzędników inteligencji, 1379 w 200-tysięcznym mieście, czyli to jest tylko 1,5% czynnej zawodowo ludności. Podkreślam, jaki okres po powstaniu jednym i drugim, tak? I ta Warszawa, żebyśmy wiedzieli, jakby jak wygląda kwestia socjalna, jak wygląda jakby układ porównawczy, to jest Warszawa, o której wiemy, że ona miała, pozwolę sobie sięgnąć, 17 drukarni, 21 księgarni, 13 czytelni bezpłatnych i uwaga,
726 gorzelni, nie licząc ponad 100 destylarni, wódek i araku. I to jest ta sytuacja, którą na przykład Marian Pochecki świetnie pisze, że to było miasto, które cofnęło się w rozwoju o 20 lat, o dwie dekady co najmniej po powstaniu styczniowym. Myślę, że to są pewien układ. Dodam jeszcze jeden element, który może być nieindywidualistyczny, o co apelował pan Piotr. Otóż niezależnie od tego, czy powstanie byłoby wygrane, czy nie, to powstanie przyniosło pierwszą dużą epidemię cholery, zaciągniętą przez oddziały rosyjskie z Krymu i z Kafy, prawda? Na tą cholerę, jak wiadomo, zmarł też Hegel w Berlinie, bo ona szła dalej. I otóż od roku 1830 ja sprawdziłem Królestwo Polskie i to by się raczej nie zmieniło, no bo te wojska przyszły i to jest stan epidemiczny. Mieliśmy, jeśli dobrze liczę, co najmniej 6 dużych epidemii cholery od roku 1831. Czyli w zaczynym roku powstania, potem w roku 37, w roku 48, 52, 55, 67. To jest o tyle istotne, że te epidemie w znaczący sposób ograniczały też eksplozję demograficzną mimo wszystko. Jak sądzę, to są te warunki, które by się raczej nie zmieniły, czyli niedorozwój przemysłu, brak kredytu i finansów, o czym już pisze sam Słowacki, być może niedoskonały ustrój dyktatorski, kwestia socjalna nabrzmiała, o czym tu już była mowa. No i właśnie, możemy wybrać między wariantem 30 tysięcy inteligencji w Warszawie, albo takim wariantem, jak właśnie po powstaniu styczniowym, gdzie jest to niespełna 1300 osób, które w ogóle są czynne zawodowo z wykształceniem wyższym w Warszawie. To są ciekawe warianty i to jest ten realny wiek XIX, nie ten polski wiek romantyczny. To ja może tyle w tym momencie. Wspaniale. Ja nie jestem pewien, czy mam ochotę w tym momencie wchodzić między, przepraszam, powiem nie królewską, między wódkę i zakąskę. Nie jestem pewien, czy powinienem już teraz. Nie. Dyskusja ma swój własny motor, swoje własne oddaję głos do kolejnej rundy panu doktorowi Kuligowskiemu. Dziękuję. Proszę płynąć z własnym prądem. Mhm. Dziękuję bardzo za te konteksty, które też, jak sądzę, sporo nam porządkują i sporo furtek do dalszych refleksji otwierają. Ja, jak sądzę, warto też na tym etapie być może wspomnieć trochę o tym, skąd w ogóle powstanie się wzięło, jaka była sytuacja szerzej w Europie. Bo wydaje mi się, że szerszy kontekst europejski jest też tym, w obrębie czego możemy szukać jakichś alternatywnych scenariuszy. I tutaj oczywiście ład powiedeński jest tą ramą, która jakoś tę epokę spaja. Spaja ją również dlatego, że ten porządek wiedeński był istotnym punktem odniesienia też dla elit powstańczych i potem dla przynajmniej skrzydła reprezentowanego przez Adama Jerzego Czartoryskiego w obrębie wielkiej emigracji, czyli walka o to, żeby postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w Królestwie Polskim były rzeczywiście w pełni respektowane. I teraz, jak sądzę, też z tą epoką po roku 1815 do roku powiedzmy 30, czy może nawet do połowy lat 30, w Europie wiąże się też taki problem, że ona w historiografii bywa dość często traktowana trochę z takim, taka swoista historyczna poczekalnia, tak? To znaczy jeszcze nie jest to moment takiej masowej demokratyzacji, jeszcze nie ma tutaj rozwiniętych nacjonalizmów, które miały wybuchnąć w drugiej połowie stulecia. Jest to być może taka chwila, w której prądy demokratyzacyjne zmagają się z absolutyzmem, który w Kongresie Wiedeńskim próbuje się odrodzić, ale takie proste kategorie organizują myślenie o tej ważnej, ciekawej i szalenie złożonym momencie historycznym. I też wydaje mi się, że los Królestwa Polskiego w wielu kwestiach był dość typowym dla tego rodzaju terytoriów. Po 1815 roku w Europie, w ponad 50 państwach, państewkach, wolnych miastach wprowadzono ład konstytucyjny. Wiele z nich zyskało również
parlamenty czy jakieś ciała mające reprezentować określone grupy ludności, na ogół oczywiście elity. I generalna tendencja była taka, że był to naturalnie taki pierwszy moment parlamentarny w dziejach Europy. Mimo to błędem, jak sądzę, byłoby traktowanie tego momentu jako czegoś, co miało w intencji być, prawda, krokiem w rozwoju demokracji parlamentarnej. Jak sądzę, było dokładnie odwrotnie, to znaczy te pozorne ustępstwa, zaraz powiem dlaczego one były pozorne, miały raczej osłabić, jakby wybić ten oręż z ręki powstającej burżuazji i pewnym jej takim roszczeniom co do bycia reprezentowanym politycznie. Ustępstwa te były pozorne choćby dlatego, że oczywiście najwięksi i najpotężniejsi polityczni gracze w tym czasie w Europie byli jak najdalsi od poparcia dla tego rodzaju rozwiązań ustrojowych oraz nie wprowadzali tych rozwiązań w swoich krajach. Królestwo Polskie czy też Finlandia dla cara Aleksandra były to takie swoiste laboratoria polityczne, w których można było testować pewne bardziej liberalne pomysły i sprawdzać, co z nich wyniknie, krótko mówiąc, jak one będą funkcjonowały właśnie na tych rubieżach rosyjskiego imperium. I jak funkcjonowały, o tym dobrze wiemy, jak funkcjonowały w Królestwie Polskim. I to, że stopniowo konstytucja dająca nam przecież spory wachlarz wolności i będąca naprawdę liberalnym dokumentem, jak na tamte czasy, była stopniowo łamana, również nie jest na tle europejskim niczym dziwnym. Te porządki konstytucyjne w większości z tych małych państwek stopniowo były łamane, zanikały, miały coraz mniejsze znaczenie, a o liberalności tej konstytucji Królestwa Polskiego świadczy choćby fakt, że nominalna liczba wyborców w tymże kraju, którzy mogli brać udział w wyborach do Sejmu, wynosiła 100 tysięcy. Około, tu historycy różnią się o kilkanaście tysięcy w swoich szacunkach i był to zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo w odniesieniu do populacji, która liczyła niespełna 3 miliony, największy odsetek w ówczesnej Europie po roku 1815. To znaczy nawet we Francji przy dużo większej populacji liczba tych wyborców nie była większa. I jak sądzę, wszystkie te konteksty wskazują nam pewne alternatywne tropy myślenia o powstaniu. Na przykład, skoro już wspomniałem o wyborcach, być może warto byłoby przemyśleć choćby rolę Sejmu powstańczego, instytucji, która dość często w takich alternatywnych historiach, no najbardziej znaną napisał oczywiście Jerzy Łojek w roku 1966 o straconych szansach powstania listopadowego. Często te alternatywne historie skupiają się na tej warstwie militarnej, a zbyt często, jak sądzę, zapomina się o roli, którą mogły odegrać instytucje polityczne, takie jak Sejm, choćby Sejm. I być może o tym warto byłoby również w kolejnej części naszej dyskusji dzisiaj porozmawiać. Wspaniale. To mi trochę przypomina ostatnia część pana wypowiedzi, trochę mi przypomina wrażenia z wieszania Jarosława Marka Rymkiewicza, którego żałuję, szczerze mówiąc, że Nie miałem śmiałości, by spróbować zaprosić na tę debatę. Może by się zgodził. A przecież jest on wielkim mistrzem poznania historycznego poprzez historię, czy historię alternatywną, czy raczej, czy też taką podhistorię. Sporna sprawa, może będziemy to ustalać. Ja może bym zadał pierwsze własne bardziej pytanie do Tomasza Majewskiego. Mnie to, co ta sprawa ograniczeń ekonomicznych, pewnych
być może niezmiennych albo w każdym razie trudno zmienialnych parametrów społeczno-gospodarczych bardzo zajmuje. Zajmuje mnie ze względu na odesłanie nie tyle do Hiszpanii jak Słowacji, co do Grecji, która odzyskiwała niepodległość w latach 20. XIX wieku. I ta odzyskana niepodległość wiązała się z długiem, który zaciągnęła przede wszystkim wobec wierzycieli brytyjskich. I ten dług jest dominantą, jest głównym elementem historii greckiej w XIX wieku, a właściwie historii greckiej aż po II wojnę światową. To jest podstawowy czynnik, który Greków prześladował. Co tam się stało? Niepodległościowy rząd Grecji w czasie wojny z Turkami zaciągnął dwie pożyczki. Pożyczki, których nie był w stanie spłacić, ale które były również pewnym taką szarżą dyplomatyczną, to znaczy czymś taką grą dyplomatyczną, to znaczy uwikłanie Grecji, ale zarówno wierzycieli brytyjskich w tę relację, związało losy niepodległości greckiej i banków londyńskich. Na dobre i na złe. Na dobre, dlatego że zmusiło to w pewnym momencie rząd brytyjski do wkroczenia w... Ja strasznie przepraszam, ja oczywiście nie jestem historykiem, jestem filozofem. Jeżeli mnie panowie przyłapią tutaj na dziesiątkach pomyłek, wspaniale. Z pokorą się temu poddam, więc wszystkim wstępnie oburzonym tłumaczę, opieram się na zasłyszanych, aczkolwiek akademickich plotkach, które mam nadzieję, że dobrze przetwarzam. Otóż wracając, Wielka Brytania wkroczyła w wojnę i doprowadziła do zwycięstwa nad Turkami, do zniszczenia floty tureckiej ze względu na interesy no właśnie bankierów londyńskich. Niestety sprawa miała dalszy ciąg, to znaczy dług Grecji sprawił, że chwilę po odzyskanej niepodległości wierzyciele greccy powołali na tron Grecji niemieckiego monarchę, Bawarczyka, Wittelsbacha, który był takim komisarzem, który miał za zadanie pilnowanie płynności finansowej Grecji i spłacalności długu. No i później niestety historia Grecji w XIX wieku toczyła się w rytmie bankructw, restrukturyzowanego długu i tak dalej. Aż do II wojny światowej. Więc zastanawiam się, jak rozwija się społeczeństwo, jak rozwija się kultura, jak rozwija się literatura i filozofia, w której podstawowym punktem odniesienia jest psychospołeczny fakt zadłużenia, który jest podstawowym faktem nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale w wewnętrznych stosunkach społecznych, dlatego że to doprowadziło do oczywiście gigantycznego długu wewnętrznego. Jaka jest ścieżka rozwojowa, jaka jest ścieżka duchowa tego typu państwa, społeczeństwa i jaka byłaby nasza ścieżka, gdyby podstawowym punktem odniesienia właśnie był przypadek grecki, a nie nasze starania wojskowo-polityczne. To jest oczywiście, przepraszam, pytanie było bardzo długie,
Ale to pytanie oczywiście jest nienachalne. To pytanie jest otwierające, jest pomocnicze. Jeżeli pod tym pytaniem jest ciekawsze pytanie, proszę oczywiście odpowiadać na nie. Albo w ogóle nie odpowiadać, tylko odpowiadać sobie. Jeżeli można, ja się odniosę do tej kwestii, ponieważ sam zaproponowałem, idąc za Słowackim, za jego wierszem, żeby popatrzeć na ten wymiar społeczny i ekonomiczny, czyli kontekst społeczno-ekonomiczny nie ulegnie raczej zmianie wskutek wygranej wojny. To nie jest tak, że on jest mi najbliższy, ale pokazuje parę rzeczy. I teraz najprościej na pytanie, które się kryło w tym długim pytaniu Aleksandra Temkina, można by powiedzieć, należałoby sobie wyobrazić kogoś w rodzaju Gobseka, bankiera balzakowskiego, jako główną postać polskiej literatury, a nie Konrada Gustawa. No to jest już bardzo jakby istotna zmiana, gdybyśmy sobie mogli powiedzieć o, powiedzmy, dekadzie lat 40. i 50. XIX wieku. Ale ja sobie pozwolę wyjść dalej, poza taką analizę porównawczą z Grecją. Nie jestem historykiem również, Aleksandrze. I powiedziałbym coś takiego. Dla mnie interesujące jest, kiedy myślę na zadany tutaj przez ciebie temat, że no najogólniej rzecz biorąc weszlibyśmy wtedy w sytuację, w której nowoczesność byłaby naszym własnym dziełem, czyli to jest trochę ten temat winy i niewinności, który był anonsowany w opisie tego spotkania. W dużym stopniu można uciec od odpowiedzialności no właśnie za losy państwa, za losy populacji, jest sferą historyczną, kiedy się wieku sprawczości. Ale jeśli to jest jakby wiek XIX, to samemu się współtworzy na tych prawach, na jakich funkcjonujesz Belgia czy inne kraje, nieduże, bo rozumiem, że rozmawiamy o wariancie Królestwa Polskiego bez Wielkiego Księstwa Poznańskiego, możliwe, że bez zachodniej guberni rosyjskich, tak? Czy to, nie, to byłby nieduży twór w takim układzie? No to siłą rzeczy mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystko idzie na własne konto. Czyli nie tylko owo zadłużenie, tak? Ale również to, czy my wytwarzamy jakby jednostki, które są sprawcze, rzutkie przemysłowo, czy też tak na dobrą sprawę to obciążenie szlacheckie, o którym tyle razy mówił Brzozowski, ono pozostaje stygmatem w tej świadomości. Właśnie ponosi się klęska, to jest brzydka klęska, klęska ekonomiczna właśnie. Nie da się już jej ubrać w piękną poezję, nie da się jakby już jej przeanielić. To jest zupełnie inna sytuacja, jakby ona nie podlegałaby tego typu mitologizacji. No więc kiedy polski duch wyrażałby się właśnie w kredycie, o czym trochę więcej jednak możemy znaleźć u Gabrieli Zapolskiej, albo możemy więcej znaleźć u Fredry w Orzenku, albo nawet Fantazym Słowackiego, gdzie okazuje się, że te wszystkie kwestie brzydkie, ekonomiczne, muszą być tylko ubierane w pewnego typu retorykę, które pozwalają zachować względne poczucie godności jednostkom, które nie mają wielkiego pola manewru właśnie względem na te determinanty ekonomiczne. To jest jakby inny typ duchowości, inny typ literatury. To jest, powiedziałbym, również paidea innego typu człowieka w wieku XIX, który tutaj by się rodził. Zapewne byłby to również kraj, dla którego najważniejszymi portami byłaby, tak sobie myślę dzisiaj, Kłajpeda i Lipawa, no ponieważ mamy również projekt połączenia przez kanał augustowski z Niemnem, i to byłby tak naprawdę główny trakt handlowy, tak? Czyli ta perspektywa polskiej ekonomii też byłaby ulokowana gdzieś indziej. To nie byłaby Polska skierowana gwałtownie na tak zwany Zachód bezpośrednio. Dołożę jeszcze ten komponent polityczny, jeśli mogę dalej fantazjować, skoro pozwoliłeś nam na to, Aleksandrze. Myślę sobie, że ponieważ byłoby to Królestwo Polskie bez Wielkiego Księstwa Poznańskiego, to bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić zjednoczenie Niemiec w takim znaczeniu, jak nastąpiło ono w okresie bismarckowskim. Trudno jest wyobrazić sobie komfort państwa pruskiego w podjęciu wojny z Francją w roku 1871, tak? W związku z czym mam wrażenie, że tych współrzędnych byłoby więcej i mimowolnie, nawet nie będąc jakby wielkim podmiotem, zakłóciłoby to pewne procesy. Być może już wojna roku 1872, czyli wojna rosyjsko-turecka,
już by wyglądała nieco inaczej, tak? Czyli nie twierdzę, że był to podmiot biorący w niej udział, ale efekty tej wojny może by inaczej skonsumowane. Nie wiadomo, czy w ogóle byłaby bitwa pod Sadową, jak potoczyłaby się rywalizacja wcześniej jeszcze Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Prus o tą dominację, no bo ciągle jest jakby taki podmiot, który mógłby tu być pewnym języczkiem uwagi. Czyli już rekapitulując, pewnie byłaby to literatura wojna Krym, pod znakiem banki. Wojna krymska, że się wtrąca. Na która, wiadomo, dorobił się Wokulski. Czyli możemy sobie wyobrazić takiego bohatera nieco wcześniej i mniej podszytego właśnie owym romantyzmem. A jeśli byłby ten romantyzm również, to pewnie on byłby bliższy jednak wzorca zachodnioeuropejskiego. Raczej dandyzm niż tyrteizm, prawda? O czym tutaj już też była mowa. Więc tych przesunięć jest bardzo wiele, ponieważ pewien wzór kultury, który został wytworzony przez wysoki romantyzm i jednak wiązał się z pewnego typu zafałszowaniem realiów życiowych, bo one jakby nie są istotne w tej literaturze romantycznej, jaką my mamy, nie wymagałby również terapii, jaka była prowadzona przez kolejne dekady w literaturze polskiej. I tu znów nie jestem historykiem literatury, ale z całą pewnością to byłby inny modernizm, dochodząc do lat 90. XIX wieku, prawda? To może na tym skończę. Znaczy, próbowałem fantazjować o tym, co by było, gdyby bankier był bohaterem głównym polskiej literatury i co by było, gdyby główny szlak handlowy szedł przez łotewską Lipawę i prusko-litewską Kłajpedę, że to byłaby zupełnie inna historia i tych zmiennych jest, jak mówił pan Piotr, zdecydowanie więcej. Na pewno będę prosił o więcej, ale na razie Piotr Kuligowski o przemocy i polityce. Dziękuję bardzo. Dużo ciekawych tropów na temat tego, jak mogłoby to nowe państwo wyglądać. Pomyślałem sobie o tym obrazie, który widzimy w tle, czyli Melancholii Malczewskiego. Być może malarz znalazłby się bliżej tego okna, za którym jest ten piękny zielony świat. No ale właśnie, żeby to się dokonało, powstanie musiałoby przebiegać nieco inaczej niż przebiegało faktycznie. No powstanie listopadowe wybucha w takim momencie, w którym w Europie jest kolejna fala kontestacji, jak wyliczają historycy, druga fala kontestacji właśnie owego ładu wiedeńskiego, o którym wspominałem. No naturalnie epicentrum tej fali jest Francja z rewolucją lipcową, następnie niepokoje przenoszą się do Belgii, no ale nie tylko tam i nawet nie tylko w Polsce, można by jeszcze wskazać inne takie areny walk o reprezentację czy o niepodległość wprost, choćby pewne żądania ze strony irlandzkiego ruchu niepodległościowego, powstania tkaczy w Lyonie, dlaczego by nie, być może też można by do tej fali pewnych szerszych już niepokojów społecznych też na tle gospodarki zaliczyć. I co jest ciekawego w powstaniu listopadowym na tle tej fali europejskiej kontestacji? Otóż ciekawe jest to, że jest to największe ogniwo tej fali, a nawet w ogóle, jak udało mi się to sprawdzić, największy konflikt zbrojny w Europie w latach 1815-1853, czyli między wojnami napoleońskimi a wojną krymską, nie było większego konfliktu. Nawet w wojnie rosyjsko-tureckiej 1828-29 liczba żołnierzy walczących na frontach była mniejsza niż w czasie powstania listopadowego. A mimo to powstanie listopadowe w wielu aspektach jest powstaniem dziwnym. Mamy tutaj do czynienia z wybuchem zorganizowanym przez grupę spiskowców podchorążych pod dowództwem Piotra Wysockiego, którzy doprowadzają do wybuchu tego powstania. I inaczej niż wiele podobnych ruchów, nie ogłaszają własnego manifestu, choćby na starcie, prawda? Nie ma żadnego manifestu Wysockiego czy manifestu Lelewela, który mógłby zostać ogłoszony 29 czy 30 listopada. Żaden taki dokument nie powstaje. Co naturalnie od razu otwiera pole do działania osobom, które do powstania podchodzą albo wprost nieprzychylnie, albo przynajmniej z ogromną rezerwą. Ten pierwotny radykalizm, który zwykł stać
motorem, zwykł być motorem napędowym tego rodzaju ruchów, tutaj jakby zostaje na samym starcie właściwie wypalony właśnie przez brak inicjatywy ze strony osób, które to powstanie wywołują. Więc gdybym ja miał Piotrowi Wysockiemu udzielić jakiejś wskazówki jako na przykład podróżnik w czasie, na pewno zasugerowałbym napisanie manifestu powstania listopadowego. Drugą rzeczą, którą mógłbym zasugerować, powołując się na przykład udanej... Kto by go pisał? Przepraszam, że przerwę. Kto by go pisał wtedy? No, mógłby go napisać Wysocki, albo Lelewel, albo Janczyński. Myślę, że dobrych piór nam raczej w tej epoce nie brakowało. Jak sądzę, na pewno powstały manifesty. Czy Mochnacki, czy Adam Górowski. No jak sądzę, naprawdę mieliśmy wówczas niezły garnitur znakomitych piór, które mogłyby się tego dzieła podjąć. Drugą rzeczą, którą mógłbym zalecić powstańcom czy Sejmowi, który przejmuje władzę w powstaniu, byłoby choćby na przykładzie belgijskim nauczenie się tego, że nowa sytuacja wymaga nowych wyborów. To znaczy... Sytuacja, w której posłowie zasiadający w Sejmie to są ci sami ludzie, którzy zostali wybrani jeszcze przed powstaniem, sama w sobie jest już problematyczna. W Belgii poradzono sobie z tym stosunkowo szybko, to znaczy zaraz na początku powstania zapada decyzja o tym, że trzeba zorganizować nowe wybory. W czasie powstania listopadowego ten punkt również był dyskutowany przez Sejm Polskiego. Był dyskutowany tak długo i zawzięcie, że w końcu odbywające się wydarzenia militarne sprawiły, że ta dyskusja stała się już bezprzedmiotowa. To znaczy nad rozpisaniem nowych wyborów, rozwiązaniem istniejącego Sejmu i powołaniem nowego zastanawiano się tak długo, że postępy armii rosyjskiej w końcu położyły tym dyskusjom kres. Kolejną rzeczą, którą w historii alternatywnej powstania na pewno bym uwzględnił, jest pewien suplement do tego, co wydarzyło się 25 stycznia 1831 roku. Przypomnijmy, że wówczas pod naciskiem opinii publicznej, która tego dnia na wezwanie Towarzystwa Patriotycznego demonstruje tłumnie na ulicach Warszawy w rocznicę wybuchu powstania dekabrystów, Sejm przyjmuje wówczas akt detronizacji cara. I takie interpretacje, prawda, w duchu bardziej zachowawczym mówią o tym, że był to już być może koniec powstania, czy też taki moment, który uniemożliwił jakiekolwiek myślenie o tym, że od tej pory kompromis, jakaś ugoda z carem, odzyskanie, no jednak tego, o co w powstaniu pierwotnie chodziło, czyli tych konstytucyjnych wolności, nadal będzie możliwe. Zapomina się natomiast o kilku elementach. Po pierwsze, car został zdetronizowany i tyle. To znaczy, ani nie powołano nowego monarchy, ani nie ogłoszono republiki, nic się dalej nie dzieje. Po prostu car jest zdetronizowany i mamy de facto pusty tron. Część kompetencji monarchy przejmuje na siebie Sejm, a część z nich jest jakoś rozproszona pomiędzy władze powstania. Jeszcze jeden ciekawy element jest taki, że ten manifest detronizacji był bardzo łagodny. To znaczy jego bardziej radykalna wersja została zmodyfikowana. Nie tę wersję radykalną Sejm przegłosował, tylko bardzo właśnie łagodną w tonie. I być może ktoś mógłby powiedzieć, że te słowa tutaj nie miały bezpośredniego znaczenia na przebieg wydarzeń. I pewnie tak, natomiast miały na pewno znaczenie w szerszej perspektywie pewnych reakcji opinii publicznej na to, co się dzieje we władzach powstania. I jak sądzę, no ja tutaj mogę przyznać się do moich sympatii, ja oczywiście marzyłbym, żeby 25 stycznia Sejm ogłosił republikę, ogłosił właśnie nie Królestwo Polskie, a być może Polską Republikę. Jak sądzę, wówczas pewien impet radykalny zatracony na samym początku pewnymi decyzjami, zatracony w efekcie pewnych zbyt zachowawczych działań na samym początku, być może
byłby jeszcze do uratowania, do odzyskania i być może poniósłby wojska do bardziej udanej kampanii bitewnej. Do naszego Walmi, jak rozumiem, ale w jakich warunkach byłoby, jakie warunki musiałyby zostać wytworzone, by możliwe było powołanie republiki? Ja bym chciał teraz otworzyć duży temat przemocy politycznej, bo jakby mówiliśmy o porzuceniu niewinności, o kredycie, o realizmie, ale oczywiście przemoc polityczna, przemoc republikańska ma swoją własną poezję. Ona nie jest, to nie jest przemoc, tylko real polityczna. Przemoc w XIX wieku w bardzo, bardzo różnych rejestrach funkcjonuje. I moje pytanie o rehabilitację przemocy, która, no jakby tu znowu wracam do swoich skojarzeń z wieszaniem Rymkiewicza, które przecież dotyczy powstania Kościuszkowskiego i również tego momentu zawahania, momentu wstrzymania, dlaczego, Boże, przepraszam, ja się dopiero teraz zorientowałem, czy mi wolno przywoływać w Zamku Królewskim Jarosława Marka Rymkiewicza i wieszanie, ale dobrze, mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Jest to książka w każdym razie o tym, o wstrzymanym pędzie powstania Kościuszkowskiego. I podobna, i jakby w pewnym sensie podobna refleksja do tego, o czym pan doktor Kuligowski na użytek listopadowy mówił. Więc no, chciałem poprosić o myśl na temat tego momentu rewolucyjnego, co mogłoby go wytworzyć, jaka byłaby jego dynamika, jakie warunki i tak dalej. O, doszło do zawieszenia. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie, jest pan z nami. Czy jest wszystko w porządku technicznie? Czy jest wszystko w porządku? Halo, halo. Czy doktor Kuligowski jest z nami? Tak, jestem. Tak, tak. Nie wiem, czy słyszał pan moje pytanie o wytworzenie momentu rewolucyjnego. Przepraszam, pytanie było dość długie, bo chodziło o wytworzenie momentu rewolucyjnego, o przemoc rewolucyjną, która miałaby doprowadzić do utrwalenia, przedłużenia i tak dalej, i o dynamikę tej Polskiej Republiki 30 roku. Domniemanej Republiki, jak rozumiem. Domniemanej. Sądzę, że taki impuls rewolucyjny wtedy rzeczywiście istniał, da się go dostrzec w kilku wydarzeniach. No, początek powstania, prawda, no to jest wsparcie uzyskane ze strony po prostu warszawskiej ulicy, które pozwoliło to powstanie jakby ponieść w tych jego zupełnie pierwszych godzinach. Drugie takie wydarzenie, o którym już wspomniałem, 25 stycznia, to jest ta wielka demonstracja, która przechodzi ulicami Warszawy. Trzecim wydarzeniem jest oczywiście noc 15 sierpnia, kiedy to dochodzi do samosądów na osobach oskarżonych wprost o zdradę, ale zarazem sądzę, że pomimo tych rewolucyjnych iście nastrojów, które towarzyszyły warszawskiej ulicy, dość pasywne w czasie tego powstania pozostawało towarzystwo patriotyczne. Pomimo bardzo radykalnej retoryki, która obecna jest przede wszystkim na łamach Gazety Polskiej z tego okresu, no, kolejne numery tego pisma z roku 1831 przepełnione są rzeczywiście
artykułami, które wzywają na przykład do rewolucji socjalnej, to termin Maurycego Mochnackiego i Adama Górowskiego. Dostrzec tam można pierwsze takie jaskółki zwiastujące próby adaptacji do warunków polskich, francuskich koncepcji wczesnego socjalizmu, na przykład w wydaniu Saint-Simonowskim, to znaczy choćby perspektywa społeczeństwa podzielonego na warstwę pasożytniczą i tą warstwę produkcyjną również się w tym czasie pojawia, natomiast zabrakło, jak sądzę, jakichkolwiek działań czy w ogóle pomysłów na zagospodarowanie tego rodzaju istniejącego wówczas radykalizmu. Też, jak sądzę, osobną kwestię stanowi tutaj postawa chłopów, ich stosunek wobec powstania i pytanie, czy tam było miejsce na radykalizm. No i tutaj jakby w historiografii ścierają się dwa różne stanowiska. Dominującym jest przekonanie, że chłopi pozostawali w dużej mierze obojętni wobec powstania, ale nie jest to stanowisko bynajmniej jedyne. Ono zostało utrwalone dość dobrze w polskiej historiografii, też może szerzej nawet w takiej świadomości historycznej, w sposobach myślenia o tym, że właśnie powstania były szlacheckie, a chłopi pozostawali albo bierni, albo wprost wrodzy. No, nowsze badania troszeczkę podkopują to dość proste przekonanie, a na przykład badania Przemysława Milewicza pokazują, że w czasie powstania listopadowego jednak dość duża liczba żołnierzy chłopskiego pochodzenia brała udział w tym powstaniu. Również stosunek chłopów do tego powstania był co najmniej bardziej niejednoznaczny niż zwykło się sądzić i niechęć chłopów do powstania czy masowe dezercje zaczynają się dopiero tak naprawdę już u samego schyłku powstania, gdy sprawa jest właściwie przesądzona. Co oczywiście nie oznacza, że chłopi w prosty sposób reprodukowali pewną polityczny sposób wyrazu czy świadomość narodową szlachecką. Chłopi definiowali siebie wedle Milewicza jako Polaków, ale w kontrze do polskości reprezentowanej przez szlachtę, co, jak sądzę, osłabia taką perspektywę, właśnie dość zgraną perspektywę tego przednowoczesnego, niepiśmiennego, nieświadomego chłopstwa, któremu trzeba zanieść kaganek oświaty, wykonać tą pracę organiczną i pobudzić go w jakiś sposób do działania. Więc tutaj kolejna, jak sądzę, grupa, której nastroje pewnie można byłoby wykorzystać, czy może wykorzystać to nie jest dobre słowo, ale jakby w inny sposób prowadzić tę powstańczą politykę. No naturalnie najlepszym napędem dla powstania byłyby wygrane bitwy wprost. No i rzeczywiście one co najmniej do połowy kwietnia polska strona głównie zwyciężała. Dopiero później zaczęło się dziać coś złego w tym powstaniu. No tak, ale jakby, czy to nie, znaczy, to zgłoszę pewną wątpliwość, ale to może w następnej kolejce do tego wrócimy, bo w gruncie rzeczy oznaczało jakakolwiek emancypacja, chyba dalsza emancypacja w 30 roku oznaczałaby co? Konieczność toczenia jednocześnie wojny domowej w jakimś zakresie i wojny, i jednocześnie wojny właściwej. To oczywiście przykład francuski pokazuje, że jest to możliwe. A z kolei w latach 60. Traugut zrobił dużo nie bez wojny domowej, chociaż używając przemocy, to jednak pytanie o to, jakiego właśnie zastanawiam się, jakiego rodzaju, czy można by wytworzyć tego typu warunki, ale Tomasz Majewski, przemoc polityczna, czy gdybyśmy
odkryli swoją, czy zyskali swoją nieniewinność w XIX wieku, gdybyśmy stracili na anielskości, czy rzeczywiście tak jak obiecuje nam to Wyspiański, tak jak obiecuje nam to Brzozowski, czy rzeczywiście bylibyśmy lepszą wspólnotą polityczną? Niewątpliwie z tym wiązałby się inny stosunek, znaczy niewątpliwie z niepodległością wiązałby się, tak jak został powiedziany, inny stosunek do struktur, do konfliktów społecznych, inny stosunek do ekonomii, inny stosunek do pieniądza, do kredytu, ale również inny stosunek do przemocy. Bo my do pewnego momentu jednak bardzo chcieliśmy swoją przemoc wypierać albo z niej, albo o niej nie mówić, albo z niej rezygnować również. Jakby rezygnować po to, żeby móc wypierać. Więc co zostałoby, co zyskalibyśmy, a co zostałoby stracone? Pytam, to jest pytanie oczywiście No dobrze, już nie będę go dookreślał. Jest jakie jest. To jest bardzo trudne pytanie i nie sposób na nie jakby jednoznacznie odpowiedzieć, ale spróbuję kilka elementów, które jakby widzę tutaj zarysować. Zacznę od tego, o czym też mówił pan Piotr, to znaczy kwestia stosunku chłopów do samego powstania. Nie chodzi mi już tylko i wyłącznie o to, czy je popierali, ale ja zawsze pamiętam o jednej, że krótko przed powstaniem zaczął się proces cofania się reformy edukacji na szczeblu elementarnym. I on po powstaniu był dokończony, czyli zamknięto ogromną ilość szkół elementarnych. Nie pamiętam, czy to było 40 czy 50% wszystkich szkół elementarnych zostało zamkniętych. Czyli założenie było takie, że edukacja powinna być ograniczona wyłącznie do pewnej grupy społecznej. Nie tak to wyglądało w latach w Królestwie Polskim, w związku z czym ten odsetek chłopów alfabetyzowanych był znacznie wyższy niż przed powstaniem styczniowym. Tak samo powiedziałbym, procent analfabetów w Warszawie znacząco wzrósł dopiero w dekadach późniejszych, a nie wówczas, kiedy mówimy o powstaniu listopadowym. To jest też bardzo istotny kontekst. Mamy zresztą ślad tego w tradycji literackiej. Kordian i Cham Leona Kluczkowskiego, zresztą oparty na prawdziwym pamiętniku chłopskiego żołnierza, który pokazuje, w jaki sposób przejście pewnej trajektorii wraz z powstaniem wiąże się też z poczuciem odrębności swojej świadomości społecznej i jak to się rozwarstwia w momencie wyjścia na emigrację w roku 1831. Czyli możemy też coś o tym powiedzieć. Kolejny element, o którym myślałem w trakcie tego pytania. Elity społeczeństwa Królestwa Polskiego są w znacznym stopniu, powiedziałbym, zlaicyzowane w roku 1830. To jest bardzo ważne, dlatego że to, co obserwujemy później, to znaczy zwrot religijny, neomesjanizm, właśnie ten cały jakby nawrót do specyficznego katolicyzmu w latach 50. 60. nie musiałby pójść tą drogą. A skoro nie mamy tego kontekstu, to też inaczej wygląda sposób ważenia przemocy w sferze politycznej. Wydaje mi się, że dominuje wtedy, albo też jest na takiej ścieżce rozwojowej, bardzo wyraźnie jakby etyka republikańska. To jest ta tradycja właśnie powstania kościuszkowskiego. Ona jest żywa. Kiedy myślę o powstaniu kościuszkowskim wcześniej, prawda, odpowiednio, uderza mnie jedna rzecz. To znaczy wtedy naród polityczny, czy jego spora część, i to zostało jakoś pamięci tych elit, powiedziałbym, po wojnach napoleońskich, Królestwie Polskim. Wtedy spora część tego społeczeństwa złożyła w ręce jednego człowieka tak potężną władzę, jakiej miał żaden król elekcyjny. Władzę dyktatorską. To jest, mało kto o tym myśli. Chyba Tadeusz Korzeń o tym napisał, że sam naród wolny, by tak powiedzieć, w tym momencie złożył władzę dyktatorską w ręce jednostki w tej potrzebie rewolucyjnej. Korzeń chyba o tym pisze, że Kościuszko dostał taką władzę, jakiej nie było skupione w ręku jednej osoby w Polsce od Piastów.
ponieważ dalej mamy do czynienia z wyraźnym cedowaniem uprawnień na Radę Królewską i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten proces z jednej strony republikanizmu, jakby kolektywnego bytu politycznego, z drugiej strony jakby centralizacji władzy, jakby pokazuje, że to mogło pójść w bardzo różnych kierunkach. Jeżeli to jest dominujący etos republikański, jeśli on by szedł w tym kierunku, to myślę też, że obiekcje chrześcijańskie co do stosowania przemocy wobec tej grupy elity, czy też subelity, która popierała bardzo wyraźnie ugodę z państwem rosyjskim, to te obiekcje mogłyby szybciej upaść, jeśli mogę tak się wyrazić, tak? Bo mamy do czynienia nie z kolizją dwóch typów etyk, czy dwóch typów lojalności. To jest oczywiście pewne przypuszczenie, żadnym sposobem nie jestem w stanie go poprzeć, ale podkreślam, że mówimy o rewolucji potencjalnie, o możliwości powołania władzy republikańskiej w społeczeństwie, które nie przeszło jeszcze tego nawrotu do myślenia religijnego, który jednak wiążemy w kulturze polskiej wyraźnie z tym okresem późniejszym, z połową wieku XIX. A więc to nie byłaby krępująca tych ludzi etyka chrześcijańska, która jakby wyraźnie jakby wisi mu gardła. W tym sensie pojawiłoby się, domyślam się, czego nie wiem, fantazjuję, kolejny element, jeśli Polacy przelaliby tę krew w sposób znacznie szerszy, bratobójczo, eliminując swoich przeciwników w kontekście selekcji elit w ramach takiej wojny republikańskiej, bo to jest też pytanie do pana Piotra później, co stałoby się z owymi polistopadowymi radykałami, gdyby oni swoje zadania realizowali, programy w Polsce w zupełnie innym kontekście, prawda? Wydaje mi się, że również wówczas coś istotnego musiałoby zadziać się w polskiej psychice. Wrócę jeszcze raz do Brzozowskiego. Brzozowski zwrócił uwagę na to, że oprócz przeanielenia, czyli tego poczucia nieuprawnionego, niewinności historycznej, jakie elity polskie zachowały w efekcie takiej, a nie trajektorii historycznej, też do czegoś takiego, że całe zło historyczne zostało skoncentrowane w polskiej percepcji na Rosji. Rosja de facto w polskiej opisie dziejowym jest odpowiednikiem mocy szatańskich teodycei. Nie widzi się zła po swojej własnej stronie, prawda, w tym przebiegu realnym. Widzi się po stronie konkretnego państwa. A to jest, jeśli ta krew byłaby realnie przelana w porządku republikańskim właśnie, wojnowej, to wówczas wydaje mi się, że problem zła stałby się problemem uwewnętrznionym. Byłby również naszym złem. Bylibyśmy do niego tak samo zdolni, jak nasz wschodni sąsiad, czy jak państwo rosyjskie. I kiedybyśmy część tego demonizmu, który postrzegamy po stronie państwa rosyjskiego, rozpoznali we własnym przelewie krwi, w jakże republikańskiej wojny domowej, walki radykalizującej się elit, ja nie mówię, czy to było dobrze, czy źle, bez po pierwsze obiekcji chrześcijańskich tak silnych, a następnie mając to doświadczenie, które nie da się wymazać i anulować, że to jest własne dokonanie zła, to chyba nie byłoby już też miejsca na inne przespane rewolucje, jak to mówi Andrzej Leder, czyli sytuacje, w których inni to robią, a my jesteśmy beneficjentami tego, że nie przyłożyliśmy do czegoś ręki albo fantazujemy o tym, że to nie my to uczyniliśmy. To tyle. No tak, no ale to na pewno by wynikło z tego wiele dobrego, na przykład jeżeli chodzi o reformę rolną, ale myślę, że byłoby nas stać również na własne o wiele poważniejszy totalitaryzm niż... Myślę, że jest bardzo prawdopodobna republikańska dyktatura, bo... Nie, ale mówię o XX wieku, jakby mówię, nie mówię, nie używam, nie chodzi o... Jeżeli mogę jeszcze dopełnić, dlatego mówiłem o Kościuszce, bo to jest mało jakby rozważane. Mianowicie my pamiętamy o polskiej tradycji demokracji szlacheckiej w szerokim zakresie. Tutaj również pan Piotr wspomniał o parlamentaryzmie Królestwa Polskiego, a bardzo mało się pamięta o tym, że w tamtej potrzebie doszło do centralizacji władzy w ręku jednostki. Czyli to pokazuje, że w polskiej tradycji istniał również taki scenariusz. On był zrealizowany i co więcej, wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że w przypadku wojny domowej załóżmy polskiej mogłoby ponownie do tego dojść. Czyli że przekonalibyśmy się o tym, że mamy również potencjał na silny autorytaryzm własny, rodzimy, republikański właśnie. To chciałem podkreślić. Przemoc, która jest przemocą własną,
jakby ustanawia jakby inny stosunek realizmu etycznego. No, to jest bardzo istotne. Już nie tylko chodzi o scenariusze potencjalnie związane z rozwiązaniem kwestii społecznej. Chodzi właśnie o rozpoznanie zła, do którego jest się zdolnym, ale również do tego, że polityka jest przestrzenią, no, gdzie nie ma miejsca dla... Prawda? To nie jest proces teologiczny tylko i wyłącznie. To jeżeli mógłbym do tego dorzucić, ale nie pytanie, tylko komentarz, no tak, bo tu po pierwsze, jeżeli chodzi o ten zwrot religijny polskich elit, to pewnie byłbym trochę bardziej ostrożny, dlatego czy on był zwrotem chrześcijańskim, bo księża zmartwychwstańcy mieliby co innego na ten temat do powiedzenia. Po drugie, Dariusz Karłowicz zwraca uwagę na to, że w polskim krajowym katolicyzmie działy się ważne i ciekawe rzeczy w czasie Nocy Paskiewiczowskiej i później, które były bardzo dalekie od katolicyzmu, od zwrotów w jedną i w drugą stronę w towarzystwach poetyckich, ale z kolei na korzyść jakby tej tezy bym zwrócił uwagę na to, na kwestię asymilacji żydowskiej, do której mogło dojść jakby co najmniej dwukrotnie, to znaczy za Wielopolskiego w latach 60. już było trochę za późno, i do której przymierzył się Kołłątaj. Niewątpliwie ten proces zwiększyłby zeświadczenie kultury, o którym mówisz. Byłby tutaj pewnie jakimś ważnym czynnikiem. Gdybyśmy to zrobili na wzór francuski. Choć, tylko czy w latach 30. byśmy się za to zabierali. Proszę teraz o dłuższą wypowiedź doktora Kuligowskiego na temat tego, kim byśmy byli, kim byśmy byli w latach 30., 40. i dokąd chciałby pan dojść. Tak. Wielkie pytanie. Dłuższą i nieodpowiedzialną. Idąc za moim scenariuszem, to znaczy zakładając, że 25 stycznia stajemy się republiką, można sobie wyobrazić naturalnie idące za tym konsekwencje, na przykład przyjęcie projektu Pospolitego Ruszenia, który na Sejmie zgłosił Jan Olrych Szaniawski, który to projekt został odrzucony z uwagi na fakt, że miał on oczywiście dawać pewne koncesje chłopom. Też interesujące jest to, jak późno w ogóle Sejm Powstańczy w swoich debatach docenia wagę takich spraw, jak choćby nadanie chłopom praw politycznych, już nie wspominając o kwestii takiej jak zniesienie pańszczyzny, które pewnie mogłoby wydarzyć się wcześniej, dlatego że nawet w naszym regionie Europy, można oczywiście przywoływać przykłady Europy Zachodniej, ale nawet tutaj w naszym regionie już znoszenie pańszczyzny nie tylko w dobrach prywatnych nie było jakąś zupełną aberracją, nie było to czymś niezwykłym, było to w granicach możliwości, więc można sobie wyobrazić, że taka inna dynamika polityczna, nowe wybory, w których zyskuje pewnie frakcja bardziej radykalna, opowiadająca się za dalej idącymi zmianami, stosunkowo szybko w ciągu kilku miesięcy przeforsowałaby na przykład zniesienie pańszczyzny. Też jak sądzę, łatwo dość można byłoby stwierdzić, że to mogłoby paradoksalnie osłabić powstanie, ale ja mam w tej kwestii pogląd odwrotny, to znaczy ja sądzę, że problemem powstania listopadowego nie byłby jego nadmierny radykalizm, tylko faktycznym problemem była jego nadmierna ugodowość. I w tym sensie sądzę, że taki akt, on pewnie nie zadziałałby jako jakieś cudowne panaceum,
Też jeśli chodzi o jego potencjalny wpływ na, no choćby na właśnie zwoływanie pospolitego ruszenia, no trudno powiedzieć, czy on zadziałałby jakoś bardzo mobilizująco, ale na pewno w sposób jasny wytyczałby on kierunek tego, czym państwo w przyszłości ma się stać. Można wyobrazić sobie z grubsza kształt takiego kraju, jak sądzę, pewnie nie można byłoby liczyć na terytorium większe niż liczące około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rzeczywiście trudno wyobrazić mi sobie, żeby szybko, nawet w sytuacji takiej wojny z Rosją, która faktycznie doprowadzi do odzyskania niepodległości, aby szybko odzyskano Wielkopolskę czy Małopolskę. Sądzę, że to byłoby zadanie rozłożone w czasie, być może na drugą połowę XIX stulecia i na pewno kraj stałby, tutaj w pełni zgadzam się z tą diagnozą, przed bardzo poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi, którym trzeba by w jakiś sposób sprostać. No bo jak wiadomo też ziemie zaboru rosyjskiego odstawały nawet w tym czasie w porównaniu z pozostałymi częściami dawnej Rzeczypospolitej, chociażby w zakresie upraw, to znaczy w zaborach w zaborze austriackim i pruskim już przed rokiem 1848 upowszechnia się uprawa ziemniaka, podczas gdy w zaborze rosyjskim dzieje się to później. No i tego rodzaju problemy byłyby piekielnie trudnymi do przeskoczenia z całą pewnością. Natomiast no z drugiej strony sądzę, że być może wyzwoliłoby to też pewną dynamikę właśnie w obrębie owego łańcucha rewolucji, to znaczy być może w kolejnych częściach Europy, świata polski przykład belgijski zadziałałby jakoś elektryzująco na społeczeństwa borykające się z podobnymi problemami, które być może również próbowałyby przełamać czynem zbrojnym ową sytuację, w której tkwiły. Wreszcie na pewno pod względem mentalnościowym różnica byłaby ogromna. Pewnie powstania nie oddziaływałyby z taką siłą na naszą wyobraźnię historyczną, choć przyznać muszę, że siła tego oddziaływania, jak dla mnie, ona nie wynika w sposób oczywisty z samych faktów, to znaczy z procesu dziejowego. No bo gdy spojrzymy znowu na region Europy, w którym się znajdujemy, no to powstania XIX-wieczne nie są tutaj niczym niezwykłym, a nawet poszedłbym dalej i postawił tezę bardziej radykalną, to znaczy czas walk zbrojnych w na ziemiach polskich XIX wieku jest stosunkowo krótki na tle innych państw regionu. To znaczy na przykład na terytoriach Małopolski wręcz w wieku XIX walk prawie nie ma. Prawie ich tam nie ma w porównaniu z na przykład terenami włoskimi, prawda, gdzie w latach 1796-1860, no nieustannie właściwie wybuchają powstania, walki tam trwają łącznie ponad 20 lat. Grecja, o której była mowa, prawda? Powstanie kilkuletnie w latach 20, nie licząc szeregu wcześniejszych prób. Bułgaria w latach 1830-81, sześciokrotne próby powstańcze. Albania w latach 1833-47, pięć powstań. No i wreszcie najtragiczniejsza w wieku XIX, w szeroko już rozumianym regionie, wojna kaukaska, trwająca w zasadzie bez jakichś większych przerw w latach 1817-1864, wojna, która pochłonęła życie około 100 tysięcy osób po stronie powstańców. Doprowadziła także do potwornego zniszczenia regionu, zniszczenia nieporównywalnego z niczym, co działo się na ziemiach polskich w wieku XIX, dlatego że na Kaukazie doszło nawet do regionalnego zniszczenia
krajobrazu, na przykład do wypalania lasów, w których mogli chować się powstańcy. I w tym sensie przekonany jestem, że odzyskanie niepodległości w 1931 roku zmniejszyłoby wpływ historii powstań na naszą historyczną wyobraźnię, ale w tym sensie to zmniejszenie byłoby być może przywróceniem tym powstaniom faktycznie należnego im w tej wyobraźni miejsca. Fourier, domagam się Fouriera i w tej historii 48 rok, niepokoje w innych zaborach. Czy na przykład za dopuszczenie do rynku rosyjskiego i kosztem wewnętrznego zwrotu autorytarnego pomoglibyśmy Rosjanom w wyduszaniu niepokojów na Litwie. Wojna krymska i tak dalej. Proszę jeszcze, proszę o pociągnięcie tematu. Ale przede wszystkim Fourier. Tak, jak sądzę, na pewno większe szanse miałaby rewolucja węgierska. No, trudno wyobrazić mi sobie wspólną interwencję połączonych wojsk polsko-rosyjskich, które tęże rewolucję tłumią. No i w tym sensie znowu powstałoby pewnie nowe państwo w naszym regionie, które dalej zmieniałoby sytuację. Być może na gorsze, być może położenie Słowaków w takim niepodległym państwie węgierskim byłoby gorsze niż w Austro-Węgrzech, prawda? Można sobie taki scenariusz wyobrazić. Sądzę też, że rzeczywiście sprawa polska, która we Francji była wielokrotnie w wieku XIX takim punktem zapalającym wyobraźnię opinii publicznej i wielokrotnie wiodącym, może nie tyle przysłowiowy lud na barykady, ile no, wywołującym nieraz pewne niepokoje również na ulicach, największe w roku 1948. Tutaj można sobie wyobrazić, że w tym 1948 roku już tych niepokojów, akurat związanych po prostu ze sprawą polską, w Paryżu nie ma, natomiast na pewno Królestwo, czy Republika Polska odrodzona w 1931 nie uniknęłaby społecznych napięć roku 1948, których w zasadzie nie było w zaborze, w zasadzie ich nie ma w zaborze rosyjskim, natomiast tutaj, jak sądzę, one by były, no bo choćby próby postawienia na nogi przemysłu no, wiązałyby się pewnie z nie najlepszymi warunkami pracy i tak dalej, plus promieniowanie oczywiście idei socjalistycznych w ówczesnym czasie w Europie też wpływałoby na napędzenie pewnych nastrojów rewolucyjnych. Ten Fourier, o którego pan się dopraszał, to jest to postać, którą bardzo cenię i im dłużej czytam tego autora, tym bardziej go lubię. I ciekawy jest użytek, który robią z niego polscy autorzy, dlatego że Jan Czyński czy Stanisław Bratkowski, takie dwa nazwiska osób, które najwięcej Fourierowi zawdzięczają, oni posługiwali się jego teoriami na przykład do tego, żeby myśleć o przyszłości polskiej wsi po zniesieniu w niej pańszczyzny, to znaczy to jest taka perspektywa, w której dawny dwór szlachecki staje się siedzibą jakiejś asocjacji, w której powstaje na przykład szkoła elementarna dla chłopców, ale i dla dziewcząt, dlatego że dziewczęta w optyce tych autorów też należy uczyć. No i można sobie wyobrazić, że przepisany na polski kontekst Charles Fourier, gdyby na przykład któryś z ministrów w polskim republikańskim rządzie zechciał sięgnąć po jego pracę, czy wręcz udałby się do Francji po to, żeby odbyć z nim bezpośrednią rozmowę, na pewno doradzałby budowanie Polski na zasadach maksymalnie dużej samorządności, na zasadach asocjacjonizmu,
które przecież znowu nie byłyby czymś z gruntu obcym dla polskiej tradycji politycznej, prawda? Raczej dałoby się tego rodzaju myślenie dość dobrze wpisać w istniejący krajobraz polityczny. Nie byłaby to jakaś aberracja, a być może niezła kontynuacja tych tradycji samorządności, które no, są, jak sądzę, wkodowane dość silnie w polską duszę. Sarmacki jakobinizm. Oczywiście. Przepraszam, wyciągam rękę po pytanie. Na razie nie ma pytań. Bardzo zachęcamy, bardzo wszystkich zachęcamy. Ale przepraszam bardzo. Jeżeli można, ja się odniosę już, Alku, do tej kwestii, bo tutaj jedno zdanie przyszło mi do głowy rzeczywiście. Pomyślałem sobie o... Po pierwsze, Wiosna Ludów byłaby chyba rzeczywiście dobrą okazją do tego, żeby sięgnąć chociaż Państwo Poznańskie, ale to jest jakby osobna rzecz. Pomyślałem sobie o możliwości realizowania pomysłów futurystyczno-technologicznych z tego okresu i przecież znamy opisy pancernych pociągów Bukatego. I pomyślałem sobie, że to byłoby stosunkowo realne, to znaczy szukanie na polu takich awangardowych technologii, prawda, które znamy z chociażby z Bukatego, czy chociażby później z powieści Prusa, jeśli chodzi o Chockiego, być może takie pancerne pociągi pomogłyby już, mogłyby wziąć już udział w powiedzmy w wojnie połowie wieku XIX. Taki drobiazg chciałem dorzucić. A co do Fouriera, Fourier rzeczywiście chyba się ładnie by splótł także z być może wcześniej kiełkującym polskim ruchem spółdzielczym. Abramowskiego jeszcze nie było, ale myślę, że Falanster jest już bardzo blisko Szklanych Domów, a te mogę sobie wyobrazić ich ideę 25 lat wcześniej. Czyli Polska jako kraj Gilesa Verna, pancerne pociągi jako jakieś takie pomysł neohusycki w gruncie rzeczy, znaczy w tym sensie, no bo no tak, no, trochę zajmowalibyśmy wtedy taką pozycję neohusytów, trochę w innym, troszkę przesuniętych na północ. A no Fourier oczywiście z tym się świetnie rymuje, dlatego że uczniowie Fouriera przecież zajmowali się żelaznymi drogami we Francji, zajmowali się industrializacją i również pamiętam kanałem sueskim, prawda? Tak, na pewno pewną różnicą polskich czytelników Fouriera i jego francuskich uczniów i zwolenników byłoby to, że wielu Francuzów miało wykształcenie wprost politechniczne. To znaczy, gdy oni nazywali siebie, jak na przykład uczynił to Victor Considerant, inżynierami społecznymi, to dlatego, że ich wykształcenie było wykształceniem inżynieryjnym i oni dopisywali do tego technicznego wykształcenia właśnie ów przymiotnik społeczny. Natomiast polskie elity tworzące na przykład wielką emigrację, czy też jej kręgi radykalne, to byli na ogół ludzie wykształceni albo prawniczo, albo w administracji, bo też taka była rola Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. On miał przygotować dobrze wykształcone kadry do państwowej administracji i to oczywiście też byłby jakiś atut dla odbudowującego się kraju i jego instytucji, gdyby obsadzić je ludźmi, którzy się na tych sferach znają. Natomiast istotną różnicą byłoby pewnie to, że ten know-how technologiczny, no trzeba byłoby albo w tym państwie wymyślać niemalże od nowa, albo importować co ciekawsze pomysły skądinąd, dlatego że no tutaj byłoby to słabsze. To znaczy polscy furieryści chętniej tworzyliby ustawy o spółdzielczości niż budowali drogę żelazną w niepodległym państwie. Ja się pozwolę sobie nie do końca zgodzić z panem Piotrem. Oczywiście taka była przewaga, jeśli chodzi o profil kształcenia, ale jednak to my budowaliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, również drogi żelazne w Chile czy Peru, tak? A z drugiej strony szkoła batyniolska pokazywała, że istnieją również dobre kadry politechniczne. Prądzyński zresztą był też świetnym inżynierem, skoro projektował te śluzy na kanale augustowskim.
To znaczy, chciałem powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z tym, co pan powiedział, ale z tą małą korektą, że te elity, gdyby zostały w kraju, oczywiście po powstaniu listopadowym, to myślę, że jednak kształcenie politechniczne też bardzo szybko by się rozwinęło na trochę większą skalę. Ale dodam jeszcze jedną rzecz. Znaczy, myślę, że mówiąc wciąż wokół powstania listopadowego i alternatywnej historii tego powstania, dla mnie chyba jednak najistotniejsze jest to, że gdyby ono rzeczywiście wygrało, to nie mielibyśmy wszystkim smuty postyczniowe. Bo jakiekolwiek to byłoby państwo, byłoby piemontem do dalszych rozwojów terytorialnych i nabytków, nie byłoby jednak faktu najbardziej fundamentalnego i opisanego precyzyjnie przez Józefa Piłsudskiego w jego tekście o powstaniu styczniowym. Chodzi o złamanie kręgosłupu społeczeństwa i o jakby wyparcie się własnego kodu kulturowego przez te elity, które uważały, że to jest droga donikąd. I ten rodzaj dualizmu, rozdarcia, pacyfikacji, wręcz anomii społecznej, jaki nastąpił z wszystkimi kosztami po powstaniu styczniowym, po prostu on by nie zaistniał i to jest już w ogóle kluczowe, niezależnie od tego, jakie progresy ekonomiczne czy społeczne czyniłoby to państwo republikańskie. Potencjalnie powstał po listopadzie. Dziękuję bardzo. Mamy 5 minut do końca rozmowy, więc prosiłbym w takim razie Tomasza Majewskiego i... ale jest jeszcze, przepraszam, pytanie. Piotr Kwieciński. Czy w kraju do tego stopnia zdominowanym przez ziemiaństwo i jego interesy, jak Królestwo Polskie 1830-31, i takiej słabości miast poza jedną Warszawą, radykalizacja społeczna powstania była w ogóle do pomyślenia? Też po cichu zadawałem sobie to pytanie. Radykalizacja powstania styczniowego, za powstania styczniowego była możliwa na skutek empirycznego doświadczenia mówiącego, że bez poparcia chłopstwa nie ma możliwości zwycięstwa. W latach 30-31 tego doświadczenia jeszcze nie było. To nie wiem, czy panowie chcą obaj odpowiedzieć, czy odnieść się, czy może Piotr Kuligowski. Ja przekazuję do pana Piotra, bo to była teza jednak tutaj pana Piotra bardziej. Mhm. Jak sądzę, oczywiście doświadczenie powstania listopadowego rzutowało na te kierunki myślenia, które w powstaniu styczniowym zaczęły potem dominować, natomiast sama idea jakby takiej masowej mobilizacji społecznej, prawda, która przenikała do Polski, no, głównie z Francji, jako że tam taka masowa mobilizacja się wydarzyła w toku rewolucji francuskiej. Ta idea, jak sądzę, pokazywała, że no, należy tej masowej mobilizacji poszukiwać, a siłą rzeczy, aby jej dokonać, należało odwołać się do chłopstwa, no bo innej możliwości jakby nie było z uwagi na strukturę społeczną rzeczywiście. I czy tutaj jakiś wybuch radykalizmu byłby możliwy? Trudno mi powiedzieć. Ja może tę moją tezę zniuansuję nieco. Jak sądzę, więcej radykalizmu w toku powstania przydałoby się jego kręgom rządzącym. I gdyby ten radykalizm promieniował na określone grupy społeczne, to mogłoby to nadać powstaniu dodatkowego impetu. Natomiast pewnie teza o tym, że taki radykalizm mógłby się jakoś bardzo szeroko roznieść i zagościć pod strzechą, no to już byłaby teza, pod którą chyba trudno byłoby mi się podpisać. Jeśli w ten sposób wybrzmiałem, to chciałbym tę opinię właśnie w taki sposób skorygować. No tak, ale z kolei jednak to, co powiedział Tomasz Majewski o tym, że poziom alfabetyzacji był znacznie większy w po latach powstaniu styczniowym, tak. Niż przed powstaniem styczniowym, jest jednak czymś, co odpowiada trochę do jakiegoś stopnia na wątpliwość Piotra Skwiecińskiego i również wątpliwość, którą sam miałem w głowie. Dobrze. Jeżeli nie ma dodatkowych pytań, to w takim razie czy jakieś głosy na końcu? Tomasz Majewski, Piotr Kuligowski? Oczywiście tę naszą wielką improwizację możemy skończyć trzykropkiem.
I tak czy inaczej skończymy trzykropkiem, oczywiście. Ja myślę, że w ogóle ten temat alternatywnego polskiego XIX wieku zasługuje na co najmniej całe seminarium, jeżeli nie po prostu na badawczy zespół. I trochę mówię się śmiejąc, a trochę na poważnie. Myślę, że alternatywne historie, alternatywne gospodarki powinny być systematycznie badane. Ja skończę dosłownie jednym z to, od czego zaczynałem, wiązało się z pokazaniem, że w bardzo konkretnych miejscach, nie globalne historii Polski, coś mogłoby się zmienić. I tym miejscem jest chociażby Łódź. Jest że gdyby powstanie listopadowe wygrało, Łódź byłaby miastem może 40-tysięcznym i ja prawdopodobnie nie byłbym łodzianinem, więc dla mnie jest to dosyć istotne, ponieważ stolicą XIX wieku w Polsce, jak sądzę, jest jednak Łódź. Będę przedstawiał, parafrazując Waltera Benjamina, stolicą XIX wieku w Europie był Paryż i to byłby zupełnie XIX wiek właśnie bez Buchholzów i Scheiblerów. Tak, ja też myślałem, właśnie jadąc na debatę o tym, o Polsce bez Łodzi, no właśnie, ale czy Polsce z proletariatem wtedy, jak wytworzonym i tak dalej. No dobrze, jakoś musiałby powstać. Myślę, że Kieleczczyzna tutaj swoimi kopalniami mogła być pierwsza. Też właśnie o tym pomyślałem. Myślę, że polska tradycja polityczna, polskie koncepcje, które już w toku powstania listopadowego krążyły i właśnie pewne historie, które się wydarzały, ale się nie domknęły, stanowiły w gruncie rzeczy dość całkiem niezły, jak sądzę, prognostyk na przyszłość dla takiego kraju, który w 31 roku potencjalnie mógłby powstać i ja na taką alternatywną przyszłość patrzyłbym, albo patrzę, z dużym optymizmem. Wspaniale. Bardzo dziękuję za tę debatę. Była to, wyznam, jedna z ciekawszych debat przeze mnie organizowanych. Bardzo wielką przyjemność sprawiło mi jej słuchanie i uczestniczenie w niej. Kończymy, jest 21:30 i zapraszamy już w grudniu na następną debatę filozoficzną, tym razem poświęconą malarstwu Caravaggia, który zjeżdża do zamku. Więc proszę Caravaggia na Zamku Królewskim nie przegapić i proszę nie przegapić naszej następnej debaty, z którą wracamy za miesiąc. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.